Do montażu wanny będą nam potrzebne następujące elementy. Niezbędnik do mierzenia i zaznaczania, klucz nastawny, klucz płaski, wiertarka, papier ścierny, pistolet do masy silikonowej. Będą nam również potrzebne wanna z nóżkami, obudowa z kompletem mocowań, kran, wąż prysznicowy ze słuchawką, nić polimerowa, klej do PCV, przewiercone i pomalowane profile, komplet rury z mocowaniem do montażu odpływu, biała silikonowa masa uszczelniająca. Zaczniemy od zamontowania kranu. Przygotowujemy połączenia regulowane, owijając gwint nicią polimerową. Te połączenia umożliwiają podłączenie kranu do dopływu wody. Sprawdzamy, czy łączniki pasują idealnie do regulowanych łączników kranu. Dostosowujemy regulowane połączenia i przykręcamy. Nakładamy i przykręcamy rozety wykończeniowe. Umieszczamy uszczelki w kranie i przykręcamy nakrętki ręcznie, a następnie kluczem. Wystarczy 1/4 obrotu. Teraz przymocujemy nóżki. Ustawiamy wannę przy ścianie i przykręcamy je. Teraz ustawiamy wannę w docelowym miejscu i regulujemy wysokość nóżek tak, aby wszystkie stały na podłodze. Bierzemy pod uwagę wysokość obudowy. Pilnując poziomego ustawienia wanny, regulujemy wysokość nóżek, jeśli jest to konieczne. Teraz możemy je ostatecznie dokręcić. Wanna stoi już na swoim miejscu. Zaznaczamy jej ustawienie ołówkiem na każdej z przylegających ścian. Zaznaczone linie posłużą do przymocowania listew. Przykładamy listwę, wiercimy, wkładamy kołki rozporowe i dobijamy je młotkiem. Powtarzamy czynności na drugiej ścianie. Zakładamy uszczelkę wokół rury odpływowej przed zamontowaniem całości do spodu wanny. Zwracamy uwagę, aby była idealnie dopasowana do otworu. Mocno przykręcamy kratkę odpływu. Wkładamy uszczelkę do syfonu i dokręcamy spust wody, a następnie pierścień. Wkładamy uszczelkę w syfon wannowy i umieszczamy go na wannie. Przykręcamy mechanizm sterowania korkiem i zatrzaskujemy przycisk odpływu, a następnie sprawdzamy działanie całości. Kończymy podłączając wąż odpływowy do otworu spustowego i syfonu wannowego. Łączymy teraz wąż odpływowy przy pomocy silikonu. Uszczelniamy tuleje na wężu i wygładzamy silikon. Robimy to samo na drugim końcu węża i przykręcamy pierścień mocujący. Pamiętamy, aby umieścić w nim uszczelkę. Szlifujemy zewnętrzną część węża i wewnętrzną część rury odpływowej, zanim posmarujemy klejem i połączymy ze sobą. Przykręcamy wąż do syfonu. Odkręcamy wodę i sprawdzamy, czy nie ma przecieków. Wyciskamy silikon na listwy, a następnie ustawiamy na nich wannę. Teraz przystępujemy do montażu obudowy wanny. Zaczynamy od przykręcenia dwóch nóżek podtrzymujących krawędź wanny. Przymocowujemy je. Zaznaczamy otwory do mocowania, wiercimy i wkładamy kołki rozporowe. Zawsze używamy wiertła i kołków rozporowych dostosowanych do rodzaju podłoża. Przykręcamy nóżki podtrzymujące, przykładamy obudowę do wanny i zaznaczamy ołówkiem na ścianie jej docelowe położenie. Mocujemy listwy montażowe do ściany i przykręcamy obudowę. Nakładamy zaślepki na śruby. Kończymy, wyciskając silikonowe uszczelnienie wokół krawędzi wanny. Wygładzamy go mokrym palcem i wycieramy jego nadmiar wilgotną szmatką. Odkręcamy dopływ wody
a następnie kran i sprawdzamy, czy nie ma przecieków. Gotowe. Zamontowaliśmy nową wannę. Odwiedź stronę castorama.pl i poznaj wszystkie tajemnice majsterkowania.